Siemanko, witam was bardzo serdecznie na kanale Good to Know Design. Ja nazywam się Daniel Matusiak, jak co tydzień tak samo zresztą. I dzisiejszy odcinek zasponsorował nam... Zobaczcie sami. Nie pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Za jego inspiracją wpadłem na pomysł, by zrobić cień. Znaczy, zająć się cieniem, by zrobić cień. Chciałbym pokazać wam, w jaki sposób, w bardzo łatwy sposób, właściwie dwa sposoby, pokażę wam, jak dodać cień do waszej pracy, do waszego obiektu, do waszego produktu, osoby itd., itd. Ta metoda jest bardzo łatwa i bardzo skuteczna i przede wszystkim pasuje do każdego elementu, ponieważ robisz ją manualnie. Dlatego zapraszam cię serdecznie dzisiaj, pobawimy się troszkę z cieniem i dodamy sobie go do pracy. Zapraszam do Photoshopa, jak zwykle tam wszystko pokażę. Okej, okay. Ja mam już otwartego Photoshopa i mam zaciągnięte do środka dwa zdjęcia. Jedno to jest ze sceną, na którą będę kładł produkt czy cokolwiek, co tam chcecie. A w drugiej scenie mam właśnie tylko kwiatka, którego właśnie przeciągnę sobie na pierwszą scenę. Wrzucę go do środka, jest oczywiście za duży, dlatego za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-T zmniejszę go sobie na odpowiednie wartości, tak żeby mi pasował do sceny. Umieszczę go sobie i zobaczcie, tak wygląda nasz obiekt bez żadnego cienia, bez niczego. Pierwszy sposób jest bardzo prosty. Wybieramy sobie narzędzie kształt owal i rysujemy pod spodem naszego kwiatka tak, żeby był tylko i wyłącznie pod doniczką, gdzie będzie miejsce styku bezpośrednio doniczki z naszą blatem. Ja mam wybrany kolor czarny, dlatego mój cień zrobił się od razu czarny, natomiast jeżeli będziecie mieli tutaj inny kolor, to na pewno zrobi wam się inny. Zobaczcie, jeżeli wezmę kolor czerwony i narysuję, to zrobi mi się kolor czerwony, dlatego zróbcie sobie od razu tutaj defaultowy kolor czarny. Możecie to zrobić przeciągając oczywiście, a możecie też wcisnąć klawisz D na klawiaturze i wtedy te kolory zmienią się na default. Ważne, żeby nie miał obrysu. I kolor czarny i możemy rysować, czyli rysujemy pierwszy owal bezpośrednio w miejscu styku doniczki z powierzchnią, której dotyka. Myślę, że tak będzie ok. I przeciągam go sobie oczywiście pod doniczkę, mogę nazwać i nawet wypadałoby nazwać te warstwy, żeby nam się nie pomyliły, to jest cień. I teraz mamy tutaj cień, mamy doniczkę, wiemy co jest co. Cień ustawiamy bezpośrednio pod doniczką, strzałkami lub manualnie i wchodzimy w filtry. Filtr, rozmycie. I pierwszym będzie poruszenie. Zamieniamy sobie naszą warstwę na obiekt inteligentny, dlatego żeby móc później ewentualnie sobie cały czas pracować nad tym cieniem i nie robić od nowa. Różnica jest taka, że jeżeli byśmy zrasteryzowali, to zrobilibyśmy to raz i nie mielibyśmy żadnej kontroli już później nad tym, jeżeli chcielibyśmy zmienić jakieś parametry. W przypadku obiektu inteligentnego, jeżeli klikniemy i nasza warstwa zamieni się na obiekt inteligentny, to pierwsza sprawa, ustalamy sobie poruszenie naszego cienia, czyli takie, zobaczcie, jak wezmę więcej, to będzie widać, nasz cień się rozmywa, jest poruszony, tak się nazywa ten po polsku, jest poruszony, czyli tak by wiatr w niego zawiał i go rozwiał na dwie strony. W przypadku tej kreski chodzi o poziom. Jeżeli wzięlibyśmy jakikolwiek inny kierunek, to będzie to widać w przypadku może mniejszej wartości. Chodzi o to, że on się rozmywa w kierunku, w którym jest ta strzałeczka tutaj. Wezmę sobie 0 stopni, żeby był całkowicie w poziomie i tutaj właśnie za pomocą tego mogę sobie ten nasz cień dopasować do dna naszej doniczki. Jeżeli jestem zadowolony, to spójrzcie, o tym mówiłem. Jeżeli mamy warstwę, mamy jako obiekt inteligentny, to te inteligentne filtry, które sobie właśnie dodałem, czyli to poruszenie, w każdym momencie mogę sobie z powrotem wejść i ten nasz filtr edytować, dlatego że to jest obiekt inteligentny i on przechowuje sobie filtry, które mu wrzuciliśmy. Mamy możliwość wrócenia do nich w każdym momencie prac i je sobie ponownie edytować. Dobrze, jeżeli mamy dodany pierwszy cień, dodajmy sobie drugi taki sam, tylko już na większej powierzchni, tak żeby jednak doniczka będzie rzucała troszkę więcej cienia niż tylko zostawiała pod spodem. Czyli robimy dokładnie to samo. Tworzymy elipsę, wchodzimy w rozmycie, poruszenie, zamieniamy na obiekt inteligentny i tutaj damy troszkę więcej tej odległości i zmienimy sobie jego krycie na jakąś mniejszą, tak żeby nie był tak bardzo widoczny, jak byśmy chcieli. Możemy sobie jeszcze go zblurować dodatkowo, czyli wejść w rozmycie gaussowskie i tutaj za pomocą tego suwaka możemy go całkowicie rozmyć. Oczywiście zbyt duże wartości rozmyją go tak, że nie będzie go w ogóle widać, dlatego zostawię 3,5 i uważam, że ten cień pod spodem, ten główny styczny, powinien być też troszkę mniej intensywny, dlatego zmniejszę sobie go do jakiegoś może 80%.
Chciałbym może, żeby tutaj ten cień również pojawił się na dnie doniczki, w miejscu, gdzie się styka z powierzchnią. Dlatego wejdę sobie na doniczkę i wejdę w tutaj te warstwy dopasowania. Wybiorę kolor kryjący, będzie to kolor czarny i z wciśniętym klawiszem Alt najadę pomiędzy te dwie linie, by mój kolor czarny, moja warstwa dopasowania dopięła się do doniczki, którą, na której właśnie mam pracować. Oczywiście zaznaczam maskę warstwy, wciskam Ctrl-I, czyli zmieniam kolor, chowam wszystko, tak? Robię inwersję kolorów i za pomocą koloru białego pędzelka mogę sobie ten cień, oczywiście jeżeli mam 100%, to bym go całkowicie odkrył, natomiast nie chcemy tego, dlatego wybiorę sobie krycie 10% i delikatnie w miejscu styku będę sobie tutaj ściemniał moją doniczkę, ponieważ nie chciałbym bardzo drastycznie zmienić tutaj wartości. Zobaczcie, tak było przed i tak jest po. Jeżeli ten efekt jest dla Was zbyt ciemny, możecie sobie kryciem zmniejszyć intensywność tego, co namalowaliście tutaj. To jest pierwszy sposób, całkiem prosty. Pokażę Wam teraz drugi, dlatego skasuję sobie te trzy rzeczy, które już zrobiliśmy. Drugi sposób jest taki, że wybieracie zwykły pędzelek, dość duży, oczywiście kolor czarny i ważne, żeby miał krawędzie, oczywiście krycie na 100%, żeby miał krawędzie takie miękkie. Rysujecie sobie na nowej warstwie, tworzycie ją klikając w to miejsce lub wciskając Ctrl-Shift-N. Wyskakuje Wam wtedy okienko i tworzy się nowa warstwa, dokładnie tak zrobiliśmy to klikając tutaj. Tworzy Wam się nowa warstwa, nazwijmy ją cień i przerzućmy pod spód naszej doniczki. Rysujemy gdziekolwiek tą kulkę. Wciskamy Ctrl-T na klawiaturze i możemy teraz ten cień całkowicie sobie przekształcić na mniejszy, większy. Z klawiszem Shift mamy możliwość edycji w pionie lub w poziomie, dlatego ja wciskam klawisz Shift i zmniejszam go do takiej wartości, jakby stała doniczka właśnie na tym elemencie. Zobaczcie, już wygląda to naprawdę spoko. Zmniejszę sobie krycie może i zmniejszę, żeby jednak ten cień był tylko i wyłącznie pod doniczką, dlatego z klawiszem Shift przesunę go, jest pod doniczką. Robię to samo na kolejnej warstwie, czyli Ctrl-Shift-N. Nowa warstwa pojawiła się pod spodem. Zrobimy cień 2. Klikam kulkę. Oczywiście Ctrl-T na klawiaturze nam robi zmniejszenie tego cienia. I przechodzimy pod spód naszej doniczki. Może być. Zmniejszam krycie. Jeżeli jest taka potrzeba, mogę to sobie rozciągnąć, żeby był bardziej rozciągnięty tutaj na naszej scenie. I myślę, że jest całkiem fajnie. Mógłbym oczywiście, tak jak poprzednio, dodać ten czarny element tutaj na dnie naszej doniczki. Niepotrzebnie go skasowałem, ale w sumie nie jest problem. Zajmie to nam 3 sekundy. Jeżeli jest zbyt ciemne, to oczywiście krycie sobie zmniejszę. Mogę warstwy z cieniem też sobie zmniejszyć, jeżeli uważam, że są zbyt intensywne. To jest kwestia manualna oczywiście. I uważam, że cień wygląda całkiem dobrze. Także jak widzicie, to jest dość proste i metod jest kilka. Oczywiście są jeszcze metody, w których ludzie rysują samemu i by to zrobić, to oczywiście skasujemy sobie te warstwy. Znowu nie mamy cienia. Robimy warstwę dopasowania z kolorem no, cienia, czyli czarnego. Robię inwersję, czyli Ctrl-I na masce i zwykłym pędzelkiem, w tym momencie białym, będę ten cień rysował, tak? Czyli zmniejszam sobie krycie pędzla na jakieś no może 10%. Przepływ również zmniejszę sobie na jakieś małe wartości. Może to być, niech to będzie 11. Zobaczcie teraz, jak będę rysował. Może tego nie widać, bo jest właśnie 10%. Ale jak wezmę sobie 40% tutaj w kryciu pędzla, to zobaczcie, ja sobie maluję mój cień. I w tym przypadku wiem, że jest jeszcze metoda, że ludzie wybierają pędzel i spłaszczają go. I w tym przypadku możemy sobie ten cień właśnie namalować. Jest to najbardziej indywidualna i manualna może... indywidualna. Najbardziej manualna metoda, ale też bardzo często się sprawdza, jeżeli pracujecie na tablecie, to ten cień bardzo fajnie można sobie narysować. Także to jest trzecia metoda, najbardziej manualna. Wybierzcie sobie, którą chcecie, która jest dla Was najłatwiejsza. Każda pasuje do wszystkiego. Dzięki. Dzięki. Skończyliśmy ostry cień mgły. Cień znaczy dodawać. I jak widzicie, zrobiliśmy to bardzo szybko i dzisiejszy poradnik był bardzo szybki. I mam nadzieję, że moje sposoby Wam się spodobały i przede wszystkim moje sposoby są dla Was bardzo jasne. Jeżeli nie, zapraszam do pisania i zostawienia komentarzy pod filmem. I zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zachęcam do lajkowania, jeżeli Wam się oczywiście podoba, jeżeli nie, to... to nie. Chociaż chciałbym, żeby się podobały, żeby mój materiał był dla Was przekonujący i... łatwy. To chyba tyle. Trzymajcie się, bo jest strasznie zimno, także ubierajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo, bo w tym tygodniu. Cześć, hej!